Siema, to ja, Jaszcząb. Siema, siema, o tej porze każdy by być może... Dla mnie wódeczka. W dzisiejszym filmie omówimy sobie szczegółowo jedną z największych modyfikacji do Wiedźmina 3 Digigon Enhanced Edition Redux, czyli edycja rozszerzona dla wersji Next Gen z dodatkowo wgranym Scar, Smooth Combat and Animation Redux, który jest naprawdę fajnym uzupełnieniem. Do każdego z modów jest opcja wgrania polskiego tłumaczenia, co zresztą pokażę w dalszej części. Linki do tych, jak i pozostałych modów, na których aktualnie gram, znajdziecie w opisie. Także zapaszcie sobie herbatkę i zaraz zaczynamy. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału i do kliknięcia łapki w górę, jeśli materiały, które tworzę, Ci się podobają. A teraz lecimy z tematem. Okay, let's go. Zacznijmy od pobrania wszystkich modyfikacji ze strony nexusmods.com. Wchodzimy sobie na stronę moda W3EE i pobieramy plik Redux for W3EE Next Gen. W moim przypadku jest to wersja 5.03. Następnie pobieramy spolszczenie do wersji 5.03. Dobra, to teraz pobieramy sobie Scar, Smooth Combat and Animation Redux. Tutaj jest tylko jedna wersja, ale dodatkowo będziemy musieli pobrać Compatibility Patch dla Next Gen 4.04. I tutaj również pobieramy spolszczenie. Żeby modyfikacje działały nam prawidłowo, potrzebujemy również pobrać Community Patch, Shared Imports, Script Mergera oraz całkiem przydatne narzędzie, które zaoszczędzi nam trochę czasu na ręcznym dodawaniu konfigu, Menu File List Updater. Aby menu modów w grze wyglądało przejrzyście, pobierzmy też Community Patch Menu Strings. Ok, skoro mamy już wszystko pobrane, to pora na instalację. I tutaj niestety jest parę kruczków, więc patrzcie uważnie. Rozpakowujemy archiwum W3EE i kopiujemy folder bin, DLC i mods do katalogu z grą. Plik Input Settings natomiast kopiujemy do folderu Dokumenty The Witcher 3. Teraz kopiujemy sobie rozpakowany folder Mod Shared Imports do folderu Mods, który znajduje się też w katalogu z grą. Ponawiamy procedurę z modem Scar. Foldery Bin, DLC i Mods kopiujemy do folderu z grą. Compatibility Patcha oraz Community Patcha Menu Strings wrzucamy do folderu Mods. Jeśli chcecie wgrać polskie tłumaczenie do modów, to pobieracie je z linków z opisu i wrzucacie zawartość do katalogu z grą, tak jak na filmie. Dobra, teraz musimy jeszcze wypakować folder Menu File List Updater do folderu z grą. Gdy już to zrobimy, uruchamiamy plik tw3 menu file list updater.exe. Sprawdzamy, czy w okienku After mamy następujące linijki. Uruchamiamy skrypt mergera. Nie musimy go kopiować do folderu z grą. Wyszukujemy katalog Wiedźmina 3 i w okienku po lewej stronie pewnie pojawią się konflikty wgranych modów. W naszym przypadku będzie tu W3EE i Scar. Musimy je rozwiązać. Tutaj trzeba będzie uważać, żeby się nie pomylić. Zanim zaczniemy mergowanie, ustawmy sobie priorytet dla pliku unix.ws dla W3EE. Zaznaczamy ptaszkiem mod redux W3EE i mod Scar Vanilla Next Gen, kolejno w sekcjach Common In-Game Menu.ws, Locomotion Direct Controller.ws, Combat.ws i Exploration.ws i klikamy Create Selected Merges. Kiedy pojawi się takie okno, to oznacza, że są konflikty skryptów, które trzeba rozwiązać ręcznie. Pokażę teraz, jak przejść przez całą procedurę i postarajcie się, aby u Was wyglądało to tak samo jak u mnie na filmie.
Jeżeli chcecie wgrywać więcej modów do Wiedźmina, to polecam pobrać sobie Witcher 3 Mod Managera i wgrywać pozostałe mody tym narzędziem. Link oczywiście w opisie. Tylko tutaj mała uwaga. Spora część modów zmieniających mechaniki i gameplay nie będzie chciała współgrać z W3EE. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, to zobaczycie to podczas wykrywania konfliktów z Crypt Mergerem. Na tym screenie widzicie aktualną listę modów z Mod Managera, które mam wgrane wraz z ustawionymi priorytetami. No i elegancko, skoro mamy już zainstalowane modyfikacje, pora na omówienie W3EE. Zacznijmy sobie od modów, które swoje czasy zapoczątkowały jeszcze przed next-genem i są praktycznie must-have'em w Wiedźminie 3. Na szczęście zostały dodane w edycji rozszerzonej jako mody zintegrowane. All Quest Objectives on Map to modyfikacja, która pozwala nam zobaczyć praktycznie wszystkie cele związane z zadaniami na mapie. Dzięki temu w łatwiejszy sposób możemy mieć oko na kilka questów jednocześnie. Nie wyobrażam sobie gry bez tego moda. Oczywiście wszystko jest konfigurowalne z poziomu ustawień w grze. Friendly HUD. Kolejny mod, który trzeba mieć, pozwala na spersonalizowanie interfejsu. Możemy na przykład ustawić widoczność znaczników misji, miejsc i osób i ustawić sobie, żeby znaczniki były widoczne zawsze bądź tylko w trybie wiedźmińskich zmysłów. Możemy też ustawić czas znikania paska zdrowia, statusu zużycia pancerza itd. itd. Naprawdę super sprawa. More quick slots and quick inventory. Kolejna pozycja dodana w W3EE, która pozwala nam na dodanie więcej slotów szybkiego dostępu, na przykład na jedzenie czy eliksiry, oraz dodaje nam możliwość otwarcia tak zwanego szybkiego ekwipunku w trakcie gry. Jest to świetna opcja dla osób chcących zaoszczędzić czas. Od teraz nie musisz wchodzić w pełne menu ekwipunku, żeby odnaleźć ulubione przedmioty. A jeśli w podstawowej wersji Wiedźmina brakowało ci większej ilości slotów na eliksiry, to rozwiązanie jest dla ciebie. Immersive Cam. Modyfikacja pozwalająca na ustawienie sobie kamery wedle upodobań. Brakowało ci na przykład szybkiego biegania w budynkach? No to tu znajdziesz rozwiązanie. Możemy ustawiać pozycję kamery w czasie eksploracji, walki czy też jazdy na płotce. W praktycznie każdej osi. Omówmy sobie jedną z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy w W3EE, czyli poziomy. A raczej ich brak. What? No tak, zarówno nasza postać, jak i wszyscy przeciwnicy nie mają poziomów. To samo tyczy się questów i przedmiotów. Dlaczego tak jest? Według twórców chodziło o to, aby znieść pewne ograniczenia związane z eksploracją świata, podejmowaniem decyzji co do kolejności podejmowania się zadań, a do tego stworzyć swego rodzaju lore-friendly klimat. Od teraz potwory, które spotkamy na początku gry, nie będą się skalować wraz z poziomem ani lokacją, którą odwiedzamy. Oznacza to, że przykładowo utopce z Velen będą tak samo silne jak te ze Skellige lub kanałów Oxenfurtu. W początkowej fazie gry zapewne potwory będą trudniejsze do pokonania, ale wraz z lepszym ekwipunkiem i lepszymi umiejętnościami walki z nimi będą coraz łatwiejsze. Ta sama zasada dotyczy postaci ludzkich, np. bandytów. Skoro mowa o wcześniej wspomnianych zadaniach, to tutaj również zniesiono rekomendowane poziomy dla wszystkich questów. To, czy poradzimy sobie z jakimś zleceniem na mocniejszego potwora, zależy teraz tylko od naszego wyposażenia, naszych umiejętności, zarówno tych z drzewka, jak i naszych personalnych, i przeprowadzenia wcześniejszego researchu odnośnie danego monstrum. Nie otrzymamy też punktów doświadczenia za wykonywanie questów. Okej, to jak wygląda progresowanie Gerwanta? Otóż skoro przedmioty też nie są poziomowane, możemy bez problemu nosić co nam się podoba, pod warunkiem, że wcześniej daną zbroję czy miecz znajdziemy, kupimy lub wytworzymy. Głównym ograniczeniem jest nasz budżet i czas. A czas, ponieważ musimy spędzić go naprawdę sporo na poszukiwania rzadkich składników rzemieślniczych. Kolejna metoda progresu to wydawanie punktów umiejętności w drzewku. Diametralną zmianą jest tutaj odblokowanie wszystkich skilli. To znaczy, że możemy wydać punkty na cokolwiek mamy ochotę. Do tego odblokowany skill będzie aktywny przez całą grę. Nie musimy go przypisywać do drzewka aktywnych umiejętności, bo takie też zostało usunięte. Jak zdobywamy punkty umiejętności? Otóż każda bazowa umiejętność jest progresowana procentowo w zależności od tego, jak często jej używamy. Jeśli graliście w jakąś grę Bethesdy, na przykład Skyrim, to jest dobry przykład, czym inspirowali się twórcy tego moda. Wyjaśnię na przykładzie. Mamy bazową umiejętność ze swoim drzewkiem, Art. Za każdym razem, jak używamy tego znaku w walce, rośnie jego procent progresu. Jeżeli zostanie osiągnięty próg 100%, to dostajemy jeden punkt umiejętności, który możemy wydać na dowolną umiejętność na drzewku Art. Z
Sprawa alchemii została tu dość mocno przerobiona i rozbudowana. Spożywanie eliksirów czy odwarów nie nakłada nam toksyczności w trybie natychmiastowym, lecz owa toksyczność wzrasta z czasem trwania mikstury. Jest to w moim odczuciu nawet fajne urozmaicenie. Z jednej strony możemy sobie pozwolić na wypicie większej ilości eliksirów, a z drugiej strony musimy pilnować na przykład czasu trwania walki, gdyż im dłuższa walka, tym większa szansa, że toksyczność nas wykończy, zanim zdążymy pokonać przeciwnika. Gdy Geralt osiągnie maksymalny próg toksyczności, pojawia się tak zwana gorączka toksyczności, objawiająca się zamglonym widokiem, wolniejszym poruszaniem się, mniej efektywnymi atakami i w końcu utratą żywotności. W takiej sytuacji najlepiej wypić biały miód i wejść w tryb medytacji, która zwiększa tempo spadania poziomu toksyczności. Przejdźmy teraz do wytwarzania eliksirów i składników alchemicznych. Od teraz każdy składnik posiada określone pierwiastki alchemiczne, znane nam chociażby z pierwszej części Wiedźmina. Aether, Hydragenum, Quebrit, Rebis, Vermilion i Vitriol. Składniki też mogą posiadać substancję dodatkową, wpływającą na efekt końcowy naszego eliksiru. Są to dominanty Albedo, Rubedo i Nigredo, czyli dokładnie tak jak w pierwszym wieśku. Oprócz tego wszystkie składniki mają swoją klasyfikację jakościową. Ubogie, przeciętne i bogate. Im lepsza jakość składnika, tym lepszy będzie nasz eliksir. Kolejną rzeczą wartą zaznaczenia jest możliwość używania zamienników podczas ważenia mikstur. Nie musimy się trzymać stricte jednego składnika. Przykładowo chcemy wytworzyć jaskółkę, ale nie mamy jaskółczego ziela, które jest źródłem rebisu. Zamiast tego możemy kółkiem myszy wybrać inny składnik, w tym przypadku dmuchawiec, który posiada ten sam pierwiastek potrzebny do receptury. Modyfikacja zmienia również działanie olejów. Oryginalnie oleje z reguły po prostu zwiększały zadawane obrażenia konkretnej grupie potworów i miały intuicyjne nazwy, na przykład olej przeciw upiorom. Logiczne. Tutaj oleje mają zupełnie inne nazwy i inaczej działają. Często miecz z aktywnym olejem nakłada efekty krytyczne, takie jak zamrożenie, krwawienie, zatrucie i tym podobne. Także moi drodzy, czytajcie bestiariusz, nie róbcie olejów instynktownie, tak jak to było w podstawowej wersji Wiedźmina. A, zapomniałbym chyba o najistotniejszej rzeczy. Medytacja nie uzupełnia nam automatycznie eliksirów, olejów ani petard. Za każdym razem, jak skończy nam się zapas któregoś z tych przedmiotów, to jesteśmy zmuszeni do tego, aby ponownie je uważyć manualnie. Jak jesteśmy jeszcze przy alchemii, to krótka wzmianka o mutagenach. Oryginalnie mutageny dzielą się na czerwone, niebieskie i zielone. W modyfikacji znacznej mierze będziemy dropić mutageny z konkretnych grup potworów, np. z trupojadów. Gdy już zdobędziemy wystarczająco dużo mutagenów z danego gatunku, to uprzednio posiadając recepturę, możemy je przetworzyć w tzw. arcymutageny, które zapewniają większe bonusy oraz pozwalają na ważenie odwarów. Warto też wspomnieć o gotowaniu. Od teraz Geralt może kupić przepisy na konkretne potrawy i alkohol, który jak wiemy jest nieodzownym składnikiem eliksirów. Zacznijmy od unikatowych mieczy, bo w tej kwestii naprawdę dużo się zmieniło. Po pierwsze, nie wydropimy już unikatów z silnych potworów, musimy je wytworzyć, zdobyć za konkretne zadanie albo znaleźć na mapie. Z tym, że to ostatnie nie jest wcale takie proste. Twórcy w dokumentacji nie mówią, jak dokładnie znaleźć taki miecz, może być on dosłownie wszędzie. Ale odkryłem ostatnio sposób, który oszczędza masę czasu. Już wyjaśniam. Otóż czasem podczas eksploracji zdarzy się, że Geralt powie do siebie: warto się tu rozejrzeć. I nie, to nie jest tak jak myślicie, że odpalicie sobie wiedźmińskie zmysły i kuferek wam się podświetli na czerwono. Miejsce, w którym Geralt wypowiedział swoją kwestię, jest jednym z trzech miejsc znajdujących się od siebie w obrębie 100 metrów. W każdym z nich Geralt wypowiada to samo zdanie o rozejrzeniu się. Myk polega na tym, że miejsca te tworzą na mapie trójkąt, a zatem musimy znaleźć trzy miejsca oddzielone od siebie o około 100 metrów, które oznaczają wierzchołki trójkąta, niby proste, a jednak mocno upierdliwe. Warto sobie postawić znacznik na jednym miejscu, potem dojść do drugiego miejsca i stamtąd znalezienie trzeciego jest już proste. Skoro wiemy już, jak wygląda nasz trójkąt, to musimy wiedzieć, że szukany miecz będzie znajdował się dokładnie po środku tego trójkąta. Może on być w rzece, pomieszczeniu czy na łące. Prawie w każdym przypadku będzie on schowany w kufrze, który jest wykrywalny wiedźmińskimi zmysłami. Myślicie, że to koniec? Nic bardziej mylnego. Miecz, który znajdujemy, nie będzie nadawał się do użytku, gdyż jego ostrze straciło moc. Przywrócić broń do swojej dawnej świetności może arcymistrz Kowalski, czyli of course ten elf. Witaj, Geralt! Dopiero gdy odnowimy miecz za pomocą dedykowanych składników, będzie można go założyć. Całą tą zabawę rekompensują statystyki miecza i jego specjalne efekty. Każda unikatowa broń ma swoje własne, specyficzne atrybuty i bonusy, dlatego warto czasem poświęcić chwilę na zdobycie takiego przedmiotu.
Jeśli chodzi o kuszę, to tutaj jedyną zmianą wartą uwagi jest ograniczenie liczby bełtów. Aha, twórcy dodali również alternatywę dla kuszy w postaci sztyletów do rzucania. Coś w rodzaju tego, co było w drugiej części Wiedźmina. Zarówno bełty, jak i sztylety można wytwarzać u kowali. Zaszły też zmiany w runach i glifach oraz bonusach pancerzy, a szczególnie wiedźmińskich rynsztunków. Ale są to głównie zmiany w statystykach liczbowych, więc jeśli chcecie się o nich więcej dowiedzieć, to odsyłam do linku w opisie. Co do reszty przedmiotów, to spora część pozostała bez zmian. Aczkolwiek są wyjątki, na przykład niektóre itemki po rozłożeniu na części mogą dawać inne składniki rzemieślnicze. Domyślnie każdy przedmiot ma swoją wagę. Mają ją również składniki alchemiczne, co znacznie utrudnia gameplay. Dlatego z pomocą przychodzi płotka. Przecież jesteś moim człowiekiem, muszę cię mieć na oku. Od teraz nasza klacz ma swój własny ekwipunek, który możemy traktować jako przechowalnię przedmiotów. Wystarczy, że klikniemy P przy płotce i otworzy nam się menu ekwipunku, gdzie możemy wkładać i zabierać przedmioty. Trzeba jednak pamiętać, że płotka również ma ograniczoną wagę, która może być zwiększana za pomocą lepszych juków, a te, jak wiemy, są do wygrania w wyścigach lub do kupienia u handlarzy. Jako że gra ma być bardziej wymagająca, to loot ze skrzyń czy też z przeciwników jest sporo mniejszy niż w oryginale. Do tego dochodzi też kwestia ekonomii. Zintegrowany mod Lore Friendly Economy zmienia całkowicie system cen kupna i sprzedaży. Na przykład bronie, które zdobędziemy z eksploracji, nie będą już tyle warte co kiedyś. Raczej będą warte ułamek poprzedniej ceny. Zardzewiałe miecze czy pałki niekiedy nawet mogą być warte całą jedną monetę. Jedyna nadzieja w arcymistrzach kowalskich i zbrojmistrzach, którzy zapłacą odrobinę więcej niż zwykli kupcy. Twórcy moda tłumaczą się tym, że według książek Gerwant był bardzo często gołodupcem i złoto z zabijania potworów starczało mu zaledwie na nocleg i podstawowe wyżywienie. No i to w sumie prawda, ale nie spodziewałem się, że ktoś weźmie ten fakt tak bardzo na serio, że stworzy na bazie tego modyfikację. Podsumowując, polecam podejmować się dosłownie każdego pobocznego działania w świecie gry, które może choć trochę wspomóc nasz budżet. Dochodzimy do moim zdaniem najlepszego aspektu całego moda. Mechanika walki dostała tu bardzo duży rebalans i zmiany wpływające diametralnie na nasze wrażenia z pojedynków. Oprócz standardowych pasków zdrowia, adrenaliny i wytrzymałości, mamy dodatkowo pasek wigoru i postawy. Gracze Soulsów pewnie poczują się jak w domu. Zaraz je sobie omówimy. Zacznijmy od żywotności. Wraz ze spadkiem poziomu zdrowia odczujemy również obniżoną regenerację wytrzymałości i wigoru, a także nasza postać będzie bardziej podatna na dodatkowe efekty krytyczne i urazy. Z pozytywów, przy niskim poziomie HP przyspiesza regeneracja adrenaliny. W momencie, gdy skończymy walkę z poziomem poniżej 30% zdrowia, Geralt będzie w stanie poważnego zranienia, co uniemożliwia bieganie. Receptą na to jest oczywiście podniesienie poziomu zdrowia jedzeniem, miksturami lub medytacją. Wytrzymałość to ten żółty pasek, który determinuje naszą zdolność bojową. Po pierwsze, ataki, uniki i odskoki kosztują wytrzymałość. Po drugie, im mniejsza wytrzymałość, tym wolniejsze ataki i słabsze obrażenia. Po trzecie, jeśli wytrzymałość spadnie do zera, to spada nam szybkość poruszania się i otrzymujemy troszkę więcej obrażeń i szybciej zużywa się nasza postura. Warto mieć na uwadze pancerz, który nosimy. Im większa waga pancerza, tym mniejsza regeneracja i większe zużycie staminy. Wigor to ten czerwony pasek, który wcześniej wskazywał poziom adrenaliny. Służy on do rzucania znaków. Im wyższy poziom wigoru, tym większa efektywność znaków. Proste. Postura, której poziom oznacza ten biały pasek, który wcześniej wskazywał doświadczenie postaci, to statystyka wzięta rodem z Soulsów. Postura służy do efektywnego blokowania i parowania ciosów. Niestety przyjmowanie ataków również kosztuje pewien niewielki poziom postury. Szybsza regeneracja następuje w momencie, gdy nie atakujemy i nie używamy uników. Gdy postura spadnie do zera, Geralt zostaje ogłuszony i w ogromnym stopniu podatny na ataki przeciwnika. Należy też wiedzieć o tym, że przeciwnicy również dysponują poziomem postury. Atakując wroga, zbijamy mu posturę. W przypadku potworów, gdy im ją zbijemy, to otrzymują od nas poważne obrażenia oraz mamy sporą szansę na nałożenie efektu krytycznego lub urazu. Natomiast w przypadku ludzi, po zbiciu im postury możemy wykonać natychmiastowy cios kończący. I tutaj bardzo ważna uwaga. Podczas wykonywania ciosu kończącego Geralt jest wciąż podatny na ataki, czyli nie ma tak zwanych aim framesów. Ostatnia statystyka to adrenalina. Działa ona trochę jak dopalacz do wytrzymałości i wigoru. Ataki, kontrataki oraz otrzymywanie obrażeń generuje adrenalinę. Dodatkowo poziom adrenaliny podnosi się, gdy walczymy z większą ilością przeciwników naraz. Gdy poziom adrenaliny osiągnie 100%, otrzymujemy bonus do zadawanych obrażeń, szybszą regenerację wigoru i staminy, a także bonus do szybkości, która skaluje się wraz z brakującym zdrowiem. Proste, im więcej efektywnych ciosów, tym lepiej. Efekty krytyczne i urazy.
Do efektów krytycznych lub też efektów czasowych zaliczamy krwawienie, zatrucie czy na przykład oślepienie. Jak już wcześniej mówiłem, im niższa żywotność, tym większa szansa na otrzymanie takiego efektu. Efekty te są czasowe, z reguły trwają kilkadziesiąt sekund, ale można je zniwelować odpowiednimi eliksirami lub medytacją. Na przykład przeciwnik nałożył na nas krwawienie i musimy je szybko powstrzymać, gdyż wraz z czasem tracimy coraz więcej zdrowia. Na ratunek przychodzi nam albo jaskółka, albo bandaże, które możemy sami skraftować. Warte uwagi jest fakt, że efekty czasowe mogą się stakować. Cyfra obok ikonki efektu oznacza ilość staków. Im więcej nałożeń, tym więcej zdrowia tracimy. Proste. W modyfikacji zostały również dodane tak zwane urazy. Dotyczą one poszczególnych części ciała, głowy, klatki piersiowej, ramion lub nóg. Bazowa szansa na otrzymanie takiego urazu to bodajże 5%. Uraz głowy powoduje czasowe oślepienie i obniżenie regeneracji wytrzymałości i wigoru. Uraz klatki piersiowej wpływa na efektywność obrony i zwiększa szansę zachwiania się podczas ataku. Uraz ramienia redukuje szybkość ataków i również zwiększa szansę na zachwianie. No i uraz nogi obniża szybkość poruszania się i zwiększa ryzyko zachwiania podczas uników. Na urazy również działa jaskółka, medytacja oraz bandaże. Wskazówki dotyczące walki. W3EE pozwala nam na korzystanie z modyfikatorów ataku i nie chodzi tu o ataki silne. Przytrzymanie odpowiedniego klawisza oraz naciśnięcie lewego przycisku myszy pozwala na wyprowadzenie ataku o bliskim, nieco większym zasięgu lub o dużym zasięgu. Te same modyfikatory działają w przypadku parowania ciosów, także mamy możliwość sparowania ataku przeciwnika na trzy różne metody. Osobiście nie korzystam w ogóle z modyfikatorów parowania, a jedynie czasem z modyfikatora dalekiego zasięgu. Przydaje się w przypadku zwinniejszych potworów. Bardzo ważne w edycji rozszerzonej jest odpowiednie podejście do starcia z wrogiem. Najpierw poleca się sprawdzić jego słabe i mocne strony w bestiariuszu, jeśli mowa tu o potworze. Następnie staramy się grać reaktywnie. Jeśli tylko jest możliwość, to parujemy ciosy. W przypadku niektórych potworów parowanie i blokowanie nie wchodzi w grę. Używamy odpowiednich znaków, są one bardzo ważne i turbo pomocne. Monitorujemy poziom wytrzymałości i postury, zarówno naszej, jak i przeciwnika. Jeśli chcemy wykonać finisher na człowieku, to rozejrzyjmy się, czy nie mamy kogoś jeszcze na plecach, bo nie mamy klatek nieśmiertelności przy wykonywaniu ciosu kończącego. Ogólnie nie powinno się lekceważyć żadnej walki, nawet jeśli to jest tylko jeden ghoul. Medytację możemy oczywiście przeprowadzić w dowolnym miejscu, o ile nie ma w pobliżu wrogów. Możemy albo wykonać zwykłą medytację, która ogranicza się jedynie do przewijania czasu i odzyskiwania zdrowia, wytrzymałości itd., albo możemy przeprowadzić medytację przy ognisku. Z czego nie musimy wcale szukać istniejącego już ogniska na mapie, a możemy rozpalić nasze własne ognisko pod warunkiem, że mamy w ekwipunku kawałek drewna lub drewnianą deskę. Medytacja przy ognisku umożliwia wydawanie punktów umiejętności, alchemię, wytwarzanie niektórych przedmiotów, a także golenie się. Także tym sposobem możemy zaoszczędzić parę koron na balwierzu. Na koniec gratka dla turbo hardkorowych graczy i ludzi lubiących challenge. W3EE ma w swojej ofercie tryb Gaunter, który polega na tym, że od początku gry posiadamy mutację drugie życie, ale bez czasu odnowienia. Każdy zgon kosztować nas będzie zdobyte punkty umiejętności, atrybuty i ekwipunek. A jeśli jeszcze nam mało, to możemy ustawić sobie limit śmierci na grę, czyli coś jak tryb nagłej śmierci z opcją ustawienia liczby żyć. Żeby było ciekawiej, twórcy dodali możliwość zmniejszania licznika śmierci poprzez wykonywanie głównych misji. Czyli działa to przykładowo tak. Ustawiamy sobie limit śmierci na 10 i zanim doszliśmy do Velen, mamy już na koncie 5 śmierci. Kończymy zadanie sprawy rodzinne z baronem, co odejmuje nam jedną śmierć i licznik z 5 schodzi na 4. Nazwa Gaunter Mode wzięła się od tego, że Geralt od początku włączenia tego trybu będzie miał na twarzy znamie Gauntera od Dima. Opcjonalnie możemy zrobić tak, że znamie pojawi się dopiero wtedy, gdy jesteśmy blisko przegrania. Na przykład została nam jedna śmierć, albo brakuje nam już umiejętności do wskrzeszenia. Gaunter Mode możemy oczywiście modyfikować w ustawieniach wedle własnych upodobań. Już prawie zapomniałem o tym świetnym modzie. Jest to nic innego jak podrasowanie i dodanie nowych animacji walki. Do wyboru mamy 4 presety animacji, które widzicie na ekranie. Każdy z nich można oczywiście ręcznie dostosowywać i zmieniać. W skład takiego preseta wchodzą animacje trzymania miecza, animacje uników i przewrotów oraz animacje postawy i poruszania się Geralta podczas walki. Oprócz tego wszystkie animacje z oryginału są bardziej płynne niż były dotychczas. Jak dla mnie to jest absolutny must have.
Wydaje mi się, że poruszyłem wszystkie najważniejsze kwestie związane z modyfikacją edycja rozszerzona Redux. Na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których w dzisiejszym filmie nie wspomniałem, takich jak na przykład bonusy broni, pancerzy, trofeów, obrażenia znaków, petard i tym podobne, ale są to już tylko liczby, więc jeśli kogoś to interesuje, to polecam sprawdzić stronę modyfikacji na nexusmods.com. Na koniec tylko dodam bardzo istotną rzecz dla ludzi lubiących się bawić w ustawienia. Praktycznie każdy element modyfikacji można sobie dostosować do własnego widzimisię. To, o czym do tej pory mówiłem, to tylko domyślne założenia i właściwości moda. W ustawieniach możemy zmienić chociażby limit wagi Geralta i płotki, szybkość przewijania czasu na medytacji, procent domyślnych wartości przedmiotów itd. itd. Jest tego naprawdę całe multum. Ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was do przejścia Wiedźmina 3 ponownie, tym razem z modem edycja rozszerzona. A wydaje mi się, że warto, gdyż odbiór gry diametralnie się zmienia. Czy na lepsze, czy na gorsze? Tutaj możecie podzielić się opinią w komentarzu. Pozdrawiam ciepło, trzymajcie się. Nara!